what is Lav Jagiellończyk? Wskroczyłem na Śląsk i rozzuchwaliłem się tak, że nawiązałem mnóstwo intymnych, ciekawych zależności z mieszkańcami Śląsków rozmaitych. I nawet mówię ich językiem jako żywo. Na przykład rzeczam im, żem przyszedł tutaj wyswobudzić Ślązuków. A oni mi na to, że myśleli, że ja będę miał kły albo rogi. A ja im na to spajlował, że je. Jako żywo! Chodź, mój wierny Tęczyński, kontynuuję zdobywaniem kolejnych śląskich książstw, czy nie kontynuuję? O, i wasza króleczka, wasza śliczna króleczka mość. I mam taką małą sugestywkę. Tęczo, mówię ci, że ja nie od Greków. Ja jebię Ślązuczki obecnie. Ale po co, śliczny książę, śliczny królu złoty? Mam taką sugestywkę, żeby wasza króleczka mość się wycofała, bo tu niebezpiecznie tak walczyć. Można stracić lędźwia w bitwie niechybnej. Jakże to wycofać się teraz, gdy wygrywamy? Gdy zwyciężamy, czyżby tabory były niepewne? Ja się boję o twoje lędźwia, wasza króleczka mości, bo ty niełatwie tak stracić lędźwia i można się nie pukać później, tak jakby ci się tam było z panami się pukać. Z paniami! To król młody to nie rozumie swoje dobre w życiu. Dobre życie miało spaczek, raz. Ale gdyśmy tak głęboko jak spenetrowali ten Śląsk, czy godzi się nam teraz wycofywać się? Nie godzi się, nie godzi! Godzi się! Wasza królewska moi zapraszam do alkowy, to znaczy na kolację! Wierzaj mi, Tęczyński, tą rozmowę myśmy już nie raz i nie dwa przeprowadzali! Ja mnie z Greków! Ech, młody król, nie wie, co jest dobre! Raczej jakąś wygoloną Ślązuczkę mi przyślijcie! Taką, co nie bierze mnie za wampira! Ani za Heksela. Gdy dopiero człowiek rozpoczął kampanię, to już każą się mu wycofywać. Skandal!